Małgorzata Rozenek będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Perfekcyjna pani domu spędza właśnie święta ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem, który znalazł się pod ostrzałem opinii publicznej. Wszystko przez zdjęcia, jakie zamieścił w internecie. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to wyjątkowo pasująca do siebie para celebrytów. Były bramkarz reprezentacji Polski wydaje się idealnym partnerem dla Małgorzaty Rozenek, która wręcz uwielbia styl swojego męża. Pomimo tego, że miłość i związek pary rozkwita, to cień na to wszystko może rzucić ostatnie starcie z fanami, którego ofiarą jest eks-małżonek Dody. Małgorzata Rozenek będzie w szoku. Mąż obrażany przez internautów. Cała awantura z fanami ma swoją genezę w obchodach świąt Bożego Narodzenia. Były golkiper w swoich social mediach postanowił się pochwalić swetrem, który dostał od swojej teściowej. Teściowa nie zawiodła. Kolejny, świąteczny sweter wjechał. Śmiało mogę nazwać to już kolekcją. Napisał były sportowiec, któremu wtórowała żona, komentując jego zdjęcie. To już coś więcej niż kolekcja. To już tradycja, skomentowała zdjęcie ukochanego gwiazda TVN. O ile sam gest podarunku w formie swetra budzi raczej pozytywne emocje, o tyle fani sportowca i byłego uczestnika Tańca z Gwiazdami nie pozostawili mu wątpliwości, co sądzą o jego podejściu do świąt Bożego Narodzenia. Czy Majdanowie sprzedają swoje życie? Fani bramkarza zauważyli, że mężczyzna od czasu zawarcia związku z Małgorzatą Rozenek dzieli się praktycznie każdym szczegółem swojego życia i nie zachowuje sobie ani trochę prywatności. Przypomnijmy, że para celebrytów miała własny program w telewizji TVN Iron Majdan, w którym chwaliła się swoim uczuciem. Atmosfera pod zdjęciem byłego piłkarza Wisły Kraków i Pogoni Szczecin zaczęła robić się coraz bardziej intensywna. Oprócz nienawistnych komentarzy dotyczących sprzedawania Rozenek i Majdana, nie zabrakło kpiących porównań swetra reprezentanta Polski do kultowego już swetra graczy z filmu Chłopaki nie płaczą. Czy tak agresywna reakcja fanów sprawi, że Majdanowie przystopują trochę z publikacją treści w internecie? A może jednak zaczną odgryzać się tłumnym hejterom i ściągną na siebie jeszcze większą burzę i zainteresowanie obserwatorów polskiego show biznesu? Czas pokaże.